Spotykamy się dzisiaj na uroczystym apelu, aby świętować 102. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 roku w Lasku Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisały rozejm na warunkach podyktowanych im przez Ententę. W ten sposób zakończyła się I wojna światowa. Dzień wcześniej, 10 listopada 1918 roku, do Warszawy z więzienia w Magdeburgu przyjechał Józef Piłsudski, któremu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem, a 3 dni później pełnię władzy. W ten sposób objął on urząd tymczasowego naczelnika państwa, a nasz kraj w pełni suwerenny po 123 latach zaborów wrócił na mapę polityczną Europy. Antoni Słonimski, niepodległość. Ach, jakże mi nie mówić o tych dniach radości, o tej chmurnej jesieni, gdy w szumiącym wietrze wszedł nad miastem rodzinnym pierwszy powiew wolności. Kiedyśmy pełną piersią pili to powietrze, nocą w ciemnych alejach spłoczeni szpalerem, czekając, aż zapłonie świt nad Belwederem. Jakże Ciebie przywitać, radosna swobodo, i czym uczcić najpiękniej, chyba tym uśmiechem i młodzieńczej poezji burzliwą urodą, co szła śpiewem przez miasto i wracała echem. Droga Polaków do niepodległości była długa, kręta i pełna poświęceń kilku pokoleń. Okupiona była między innymi krwią powstańców z powstań kościuszkowskiego, listopadowego, krakowskiego, wiosny ludów czy styczniowego. Krwią wykorzystanych do prywatnych celów, wręcz oszukanych przez Napoleona Bonapartego, legionistów Jana Henryka Dąbrowskiego, walczących w myśl hasła za naszą i waszą wolność, a wysłanych do tłumienia buntu na Haiti. Krwią i łzami dzieci takich jak we wrześni, bitych przez niemieckich nauczycieli za to, że nie chciały modlić się Weter Unser, tylko Ojcze Nasz. Ciągłym poniżaniem Polaków, zwłaszcza w zaborze pruskim i rosyjskim, czego wyrazem były germanizacja i rusyfikacja. Walką z polskością utożsamianą między innymi z Kościołem katolickim, zsyłkami na Syberię, skutecznym podburzaniem Polaka przeciwko Polakowi, czego przykładem była rabacja galicyjska, gdy chłopi za pieniądze od zaborcy wymordowali szlachtę w Galicji. Jakże ważne musiały być wtedy słowa wiersza Władysława Bełzy, uczonego dzieci przez rodziców, pokryjomu pod strzechami polskich domów. Władysław Bełza, kto ty jesteś? Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Małą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Boga wierzę. Coś ty dla niej, wdzięczne dziecię. Coś powinien? Oddać życie. Tej krótkiej powtórki z historii. Musimy dzisiaj zapamiętać, że gdyby nie ta wielopokoleniowa walka, nikt by się o Polskę nie upomniał. Nawet prezydent USA, Woodrow Wilson. Polska powstała tylko dlatego, że Polacy tego chcieli, że upominali się o to przez 100 kilkadziesiąt lat, kiedy im niepodległość była zabrana. A odzyskała tę niepodległość w korzystnym momencie, który umiała wykorzystać. W momencie, do którego przygotowywała się zarówno jednym, jak i w drugim obozie, które rywalizując między sobą. Obóz Józefa Piłsudskiego i obóz Romana Dmowskiego potrafiły skutecznie współpracować na rzecz wspólnego dobra, wolnej ojczyzny. Żołnierska nuta, legiony to, straceńców los, legiony to, żołnierska buta, legiony to, wiarny stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez.
nas wątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos zrzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos zrzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. Mówili, żeśmy zdumanieni, nie wierząc w to, że chcieć to móc. Wezwaliśmy osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos zrzuciliśmy na życia los, na stos, na stos. Maria Studnicka nie zginęła. Nie zginęła, z martwych wstała, mimo wrogich burz. Wstała wielka i wspaniała, w blasku jasnych złóż. Spadły pęta i kajdany, pierzchnął zdrady wróg. Czas wolności znów nam dany, wrócił nam Bóg. Nasze pułki, te sokole i nasz biały ptak rozwinęły wolne skrzydła, sam podniebny szlak. Niepodległa, z martwych wstała, niechaj dzwoni dzwon. Niech niebiosa pieśń się wzbija z wszystkich polskich stron. Nawet po 11 listopada 1918 roku nie było dane Polakom w spokoju cieszyć się wolnością. Młode państwo stanęło przed koniecznością obrony swojej niezależności przed bolszewikami ze wschodu. Nasze dopiero co odrodzone wojsko dzięki poświęceniu całego społeczeństwa potrafiło pokonać nieprzyjaciela, przed którym drżała cała Europa Zachodnia. To właśnie 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną, a bitwę tę nazwano Cudem nad Wisłą. Niestety, 19 lat później, 1 września 1939 roku, od ataku na nasz kraj rozpoczęła się II wojna światowa. Nasi przodkowie po raz kolejny musieli stanąć do walki na śmierć i życie w obronie niepodległości. Tym razem, mimo wielkiego poświęcenia, wobec bierności naszych sojuszników, Anglii i Francji, a w dodatku z powodu zdradzieckiego ataku Związku Radzieckiego w dniu 17 września, nasza ojczyzna upadła. Na koniec musimy zapamiętać, że wolność nie otrzymuje się raz na zawsze. Trzeba cały czas o nią walczyć. W naszej obecnej sytuacji jedną z form tej walki musi być pamięć o przeszłości, o bohaterach, którzy oddali życie, walcząc o niepodległość oraz w jej obronie. Jesteśmy im to winni, gdyż dzięki nim żyjemy w wolnym i bezpiecznym kraju, naszej ojczyźnie, Polsce.